razem wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę jego. Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Witaj dzieci, myszko w słowie, wyznajemy Boga w Tobie, coś się narodził. Drodzy parafianie, drodzy odbiorcy tego programu na naszej stronie internetowej, przeżywamy noc Starego Nowego Roku. W tę noc od wielu lat gromadziliśmy się tutaj na czuwaniu, a potem sprawowaliśmy o północy pierwszą mszę, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski na nowy rozpoczynający się rok. Dzisiaj nie możemy się spotkać, ale chciałbym tu, z naszego sanktuarium, z podstajenki betlejemskiej, złożyć Wam jak najserdeczniejsze życzenia. Nie będę ubierał w słowa, bo rok temu składaliśmy sobie piękne życzenia, mówiliśmy o naszych planach, marzeniach, a wiemy, że Pan Bóg to wszystko inaczej pokierował. Pan Bóg sprawił, że ten dziwny rok przyszło nam przeżyć. Dlatego życzę Wam w noc sylwestrową, w noc nowego roku, abyście mieli zawsze zaufanie do Pana Boga, abyście uwierzyli, że to, co nas spotka, co przeżyjemy, co stanie się naszym udziałem, będzie dlatego, że Bóg tak chce, a Bóg przecież zawsze chce naszego dobra. I nawet jak to, co nas spotka w rozpoczynającym się roku, będzie zupełnie inne od naszych planów, zamierzeń, marzeń, to ufajmy. Bóg wie lepiej. Niech Pan Bóg Wam błogosławi, obdarza potrzebnymi darami, a ja tutaj, pozdrawiając Was, pozdrawiając także mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nadzieja, z którymi się łączymy duchowo, chcę dzielić Wam błogosławieństwo. Niech to błogosławieństwo promieni każdy dzień nowego roku. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego, co dobre od Boga i ludzi.